Siemaneczko, jest z nami Igo. Cześć. Igo zaprosił nas dzisiaj na spacer po swoim mieście, czyli po Krakowie. No i co? Co będziemy dzisiaj odwiedzać? Zaczniemy od mojego miejsca, w którym się wychowałem. Tutaj mieszkałem jako dziecko przez całą podstawówkę, także zapraszam. Mieszkałem tam na górze. Ale zimno tam musiało być cholernie, no. Podłoga była mega, mega zimna. A, czyli w tym wykuszu takim mieszkałeś? Tak, o, ale kurczę. Później jeszcze następne okno i jeszcze następne, tak, jeszcze następne. Tam była to ostatnie, czyli to będzie czwarte od prawej. Mhm. Tam była taka sytuacja, że tam mieszkała moja siostra i to mieszkanie zostało przejęte po jakimś takim panu, który był bardzo stary i no i niestety tam umarł w tym domu i zorientowano się dopiero chyba 2 miesiące po tym, jak on tam umarł. I nie chcecie wiedzieć, co tam było w środku, nie? To, natomiast moja siostra chyba do tej pory o tym nie wie, bo pewnie by nie chciała tam mieszkać. Tak, nie mówimy mojej siostrze. Tak jest. I co? No i tam jest moja podstawówka. Widać ją nawet kawałek okna z tamtej, ale tam też zaraz pójdziemy. Tutaj sobie grałem w piłkę. Czy była tu kostka wtedy? Czy... Była, tak, ale było też zdecydowanie trochę więcej też zieleni niż tylko to, co tam też było zielono. No to jest chyba wiodące w polskich miastach. Tak, teraz, także niestety. Betonoza. Tak jest. No i tak sobie chodziłem właśnie, szedłem sobie z plecaczkiem do szkoły na godzinę 7:30. Byłeś dobrym uczniem? Nie. Znaczy byłem bardzo fajnym uczniem. Nie? Ale? Wszyscy mnie lubili, ale nie uczyłem się zbyt dobrze. Tego, że jakieś, zawsze miałem jakieś inne po prostu priorytety w życiu. A nie do końca to, co mi jakby ktoś mówił, że mam robić. Jakoś nie podobało mi się to za bardzo. Z perspektywy czasu uważam, że gdybym wtedy poświęcił więcej czasu na naukę, to byłbym mądrzejszy. Tutaj jest zabytkowy pałacyk ślubów. On w tym momencie już w ogóle nie jest pałacem, jak widać. Już nie jest pałacem ślubów, ale tutaj wcześniej odbywały się krakowskie śluby takich bardziej zamożnych ludzi. Notabli. Tak. Skręcamy sobie tu w prawo. Ale powiem ci, że daleko do szkoły nie miałeś. No nie. W zasadzie no widziałem ją z okna, więc... Oj, to musi być trochę traumatyczne. Spóźniałeś się na lekcji? Nie, ja nigdy się nie spóźniałem. Nigdy nie lubiłem się spóźniać, więc przychodziłem nieprzygotowany, owszem, ale... Ale... Przynajmniej punktualnie. Jedno z dwóch, tak. Słuchaj, nie można mieć wszystkiego. Tak. Tutaj jest szkoła. Szkoła miejska. Może mogę tak otworzyć chociaż. Uchylmy drzwi. Bramę. Tutaj jest brama. I tutaj chodziłem do szkoły, moi drodzy. Witam, dzień dobry. Jestem absolwentem, tylko pokażę tak zewnątrz i idę dalej, dobrze? No. Dziękuję. Wygląda co? Tak samo? Wygląda tak samo. Sklepik jest dalej po lewej tam? Tak. Nie ma sklepika? O matko. O, w sklepiku były zawsze najlepsze rzeczy, bo były tylko niezdrowe, takie wspaniałe, jakie dzieci uwielbiały najbardziej, czyli te takie rurki, co pękały w buzi. O kurczę, tak. Było coś takiego. Za 2 złote można było mieć, no były za złotówkę lejsy małe, to było super. No ale nie będziemy tam wchodzić, myślę, bo teraz są lekcje, więc jakby lecimy dalej. Dzwoniła do mnie pani wychowawczyni, pozdrawiam panią Ewę, że zostałem wybrany na honorowego absolwenta szkoły. I w przyszłym roku będę brał udział w przyznaniu jakichś takich, nie wiem, medali. Ale tej tutaj? Tak. O kurczę. Coś takiego razem z innymi absolwentami. Przejdziemy sobie teraz przez tutaj ulicę. I na planty. I na planty, tak. Tam po prawej mamy filharmonię, gdzie też często uczęszczaliśmy ze szkołą. Nasza szkoła nas zabierała właśnie na takie różne fajne rzeczy. Ale nie była to szkoła jak sprofilowana muzycznie. Nie. Tak po prostu... Zwykła podstawówka miejska dla wszystkich dzieciaków. Fajnie, bo to wiesz, nie jest tak rozpowszechnione, że w szkole chodzi się akurat do teatrów czy do filharmonii. Mhm. Ja w ogóle moją córkę też puszczę do zwykłej podstawówki. Tak mi się nawet marzy, że może do tej by poszła, to by było super. O kurczę. A też jakoś nie czuję trochę takich profilowanych szkół. Myślę, że dzieci, jeżeli są różne dzieci z różnymi talentami, to jakoś lepiej to wtedy na nie wpływa. Na ich przyszłość wpływa. Tak? No też się tworzy taki tygiel chyba wtedy, dokładnie. Nie? Znaczenie, wiesz, jakbyś miał wśród samych muzyków się uczyć na tym etapie, to wiesz, nie wiadomo, czy byś się nie wypalił w tym. Tak. Zobaczcie tam, zatrzymaj się na chwilkę, tam widać takie precalki, nie?
Tak. I te precelki są od kiedy ja pamiętam. Tutaj wiadomo, że to w ogóle ktoś inny już sprzedaje je, bo tamten pan, który sprzedawał, był bardzo stary, ale to była taka sytuacja, że zawsze do niego przychodziliśmy i on nam dawał za darmo te precelki, bo był mega kochany, a my byliśmy dzieciakami, no i były bardzo dobre. Zobaczę, czy mam pieniądze, to bym sobie kupił. Chcecie też? A ja ugryzę. Dobra, to poproszę, ja poproszę z solą jednego, wy jakiego chcecie? Z solą, klasyka. To dwa z solą. Trzy? Dwa z solą. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie bardzo. Ma wizyty w Krakowie bez preca. Dokładnie. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. No, możemy iść dalej. Tutaj jest ulica Wiślna, na której też dużo czasu spędzaliśmy za dzieciaka. Bo na razie jesteśmy cały czas w mojej podstawówce i w tym, co się działo wtedy, bo to jest w zasadzie jedyna szkoła, którą dobrze wspominam. No, która była dla mnie fajna i pomimo to, że już tam pod koniec właśnie średnio mnie to interesowało, co tam się działo, to ci nauczyciele zawsze byli dla mnie w porządku i bardzo mnie lubili. To było. Ale super. Ty już chodziłeś w systemie podstawówka, gimnazjum, liceum. Tak, tak, tak. Tak, tak, no tak, no, nie może być inaczej. Możemy sobie skręcić tutaj, na Gołębią. Bo tutaj na Gołębie też już nie ma tego miejsca, dlatego że mamy takie czasy. Ale tu była taka kafejka internetowa, gdzie z kolegami, jak mieliśmy na 7.30, to przychodziliśmy, ona była od 6.30 otwarta, ta kafejka. Przychodziliśmy na 6.30, żeby pograć 45 minut w Counter-Strike'a albo Warcraft'a. I ona była tutaj, schodziła się na dół i tam właśnie 2 złote za godzinę, to jeszcze mi 2 złote zostawały do szkoły. Do szkoły, tak. Mogłem sobie coś kupić. A właśnie miałem pytać, w co cieliście? W CS-a? W CS-a, tak. CS 1.5 to był wtedy. Czyli ten taki pierwszy prawdziwy. 1.5 czy 1.6? 1.6 był ten taki OG. No, to był jeszcze wcześniej. 1.5 był przed 1.6. Ja w 1.6 już mniej grałem, bo ten 1.5, no to ile miałem? Kurde, z 9 lat czy 10, no to wtedy się w to grało. To jeszcze tak rodzice nawet sobie nie zdawali sprawy, co to jest. Może i dobrze. Teraz jest już trudniej. No, moja mama nie była zadowolona, jak zacząłem grać w GTA na przykład. No, ale jakoś wiesz, to się wygładziło. Dokładnie, no nie chodzisz, nie mordujesz ludzi na ulicy, więc... Całe szczęście. A tak powiedziałeś, że chciałbyś, żeby córka chodziła do tej samej szkoły, jeśli tak ci się uda. A myślałeś jakby, czy byłbyś zadowolony, jeśli poszłaby w twoje ślady? W ogóle się nad tym nie zastanawiam. Myślę, że ja w ogóle nie będę oceniał, co ona będzie robiła i takie jest moje marzenie, żeby właśnie nie oceniać. Jeżeli będzie chciała, to pójdzie. Natomiast szczerze jej powiem, jak to wygląda. I że nie jest to łatwy kawałek chleba. Natomiast jeżeli nie będzie też chciała, czy właśnie będzie chciała, wszystko jedno. Niech byleby była szczęśliwa i to będzie dla mnie okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy teraz na rynku, tam cofniemy się. Tam był, tam gdzie teraz jest Zara, czyli taki wielki... Taki sklep z ubraniami, jestem, znany. No. To tam wcześniej był w całym budynku, był Empik i to było najlepsze miejsce w ogóle dla młodych ludzi na rynku, bo ja tam przesiadywałem, czytałem komiksy, słuchałem płyt. To były jeszcze czasy, kiedy było na czym słuchać płyt. Teraz już nie za bardzo jest na czym, a w zasadzie ja na przykład nie mam na czym słuchać płyt. No i tam się przesiadywało godzinami i było mi bardzo, bardzo przykro, kiedy po prostu zamknięto ten salon. Tylko po to, żeby otworzyć ciuszki. Ale widać, ludzie wolą ciuszki. Z tamtej strony jest słynna piwnica pod Baranami, gdzie też graliśmy koncerty za młodu. Za młodu, za czasów kloaków. Tak, i to już było po czasie świetności jakby piwnicy pod Baranami, bo ona je miała jakieś 40 lat wcześniej. To prawda. Natomiast nadal jest legendarnym miejscem, niewątpliwie. Właśnie, Kraków jest znany w Polsce też jako miasto bohemy artystycznej. I powiedz mi, czy nadal da się tego ducha odczuć? Czy to jakby jest relikt czasów przeszłych? To jest trochę już mit chyba, tak mi się wydaje, bo... Znaczy tym bardziej ja nie wiem, bo ja już mieszkam troszeczkę dalej. No w tym momencie mam małe dziecko i rodzinę i rzadko już teraz jestem tutaj na rynku, więc... Też nie trzymam się już tak za bardzo jakby z ekipą krakowską. To, co już miałem jakby z nimi zrobić, to już zrobiłem. I jeżeli chodzi o jakąś taką bohemę, to myślę, że gdzieś ona jest, natomiast ta taka legendarna, która była kiedyś, to już chyba nie ten czas. Już natomiast ten fajnie czas było to od nowa w jakiś sposób stworzyć, zmienić. Posiadanie dzieci jest super, ale jest jedna rzecz, która mi przeszkadza, to jest brak spontaniczności. I takiego czegoś, że właśnie teraz
moglibyśmy sobie usiąść na piwo. No ja nie mogę po prostu tego zrobić, bo... no bo nie mogę. I właśnie nawet nie będę tłumaczył, bo to jest oczywiste, czemu nie mogę. Dobra, to jest ulica Sławkowska. Na tej ulicy bardzo dużo imprezowałem. A odnośnie właśnie imprez, czyli teraz przenosimy się do tego późniejszego mojego etapu w życiu. Dojdziemy sobie tędy do miejsca, które niestety chyba teraz będzie zamknięte. Nazywa się Krakowskie Zakąski. I to jest knajpa takich moich znajomych, gdzie od 18 roku życia po prostu tam przesiadywałem i... No i piliśmy. Po prostu nie będę ściemniał, po prostu tam piliśmy, ale też dużo, dużo fajnych pomysłów się tam wyklarowało i dużo ciekawych rzeczy, że tak powiem. Ale to też pewnie mieliście tam taki swój tygielek. Dokładnie i zaczęło się od tego, że to miejsce miało dosłownie 10 metrów kwadratowych, teraz już ma ileś tam korytarzy i ogródek ogromny i tak dalej. O kurczę, ale cały czas jakby ma ducha? Ma ducha, tak, zdecydowanie. Super. Tu mamy ulicę Floriańską, czyli raj turystyczny, gdzie jest to obowiązek, żeby się przejść ulicą Floriańską. Czy można to porównać do krakowskiego przedmieścia? Myślę, że tak. No. Myślę, że tak. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego ta ulica się nazywa Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Może wiecie? Nie mam pojęcia. Bo dałeś dobrą zagadkę. To nawet to jest bardzo miłe, nie? Że taka najpopularniejsza ulica w Warszawie jest, ma krakowską nazwę. Idziemy sobie w lewo i skręcimy na Mały Rynek. Mały Rynek? Mhm. Właśnie to jest fajne w Krakowie, że jest Duży rynek i mały rynek. Dokładnie. Tu mamy Kościół Mariacki, który był pierwszą budowlą, możecie zwrócić uwagę, że był pierwszą budowlą zbudowaną na rynku, dlatego jako jedyny jest przekrzywiony. Faktycznie. Stoi inaczej niż wszystko i jakby do niego później, od niego się zaczęło. Są dwie wieże, no nie, jak widzicie, Kościoła Mariackiego i budowało ich, je dwóch braci. Nie pamiętam teraz, jak oni się nazywali, ale jakby jednemu szło dużo lepiej niż drugiemu i tamten, któremu szło gorzej, po prostu zabił tamtego drugiego i nóż, którego użył, wisi tam w sukiennicach, można go sobie zobaczyć później. Taki bardzo stary nóż, zardzewiały, totalnie, myślę, że mega to musiało boleć. Kiepska ale... śmierć. Ty, no ale wtedy pewnie był jakiś taki świeższy, miejmy nadzieję. Pewnie tak. Rynek czy Kazimierz? No ja wolałem trochę, znaczy na początku wolałem rynek, bo wiadomo, że tutaj się bardziej kręciłem. Mm-hmm. Natomiast później, kiedy z chłopakami zaczęliśmy dojrzewać, to więcej czasu spędzaliśmy na Kazimierzu, dlatego że ten rynek był totalnie jakby turystyczny i to tylko i wyłącznie dlatego. Bo jeżeli chodzi o samą infrastrukturę i miejscówki, jakie są, to i tu jest piękne, ciężko wybrać. Ulubiona księgarnia mojej żony, ale też ja ją bardzo cenię sobie i szanuję. Jest tu. Księgarnia Cud. My mówimy na nią magiczna księgarnia. No może się zapytam, czy możemy wejść, dobra? Tutaj jesteśmy właśnie w księgarni Cud. I jest to świetna księgarnia. Są różne właśnie gadżety oprócz książek. Jest bardzo dużo różnych gadżetów, na przykład okulary ajurwedyjskie, które poprawiają wzrok. I jeżeli ktoś ma problem z wzrokiem i nie chciałby jakby... Chciałbym nad nim popracować, to jest to najprostszy sposób, żeby właśnie to zrobić. Jedni mówią, że to mit, ale tata mojej żony regularnie ich używa i mówi, że naprawdę działają. Są różne kamienie, jeżeli ktoś wierzy w moce kamieni, to one też tutaj można je znaleźć w bardzo, bardzo dużej ilości. Piękne karty, wahadełka, które pomogą wam podjąć dobre decyzje w życiu, jeżeli potraficie ich użyć. No i oczywiście bardzo, bardzo dużo pięknych książek i różnych świetnych gadżetów. Także tutaj można spędzić bardzo dużo czasu, pomimo to, że jest to bardzo małe miejsce. I polecam wszystkim. Księgarnia Cud. Tutaj jest to, może ty opowiesz coś, nie? O ulicy Szpitalnej. Na ulicy Dokładnie. Szpitalnej w Krakowie znajduje się klub. Szpitalna 1. Krakowska legenda. Mhm. Klub znajdujący się w piwnicy w starej kamienicy. Zaraz przy płycie rynku.
No i okazało się, że zarówno Igor, jak i ja graliśmy tam po kilka razy. Tak. Straszne imprezy. Do tej pory jest bramka, zobaczcie. Która jest godzina. Żartuję. Pomidor. Nie no, Kraków ma to do siebie, że akurat lubi imprezować i tak, to było nie można wam tego odebrać. Odebrać, tak. To było jedno z tych miejsc, gdzie się wychodziło nawet i po dwóch dniach czasem, tylko po to, żeby wrócić za trzy godziny. Mamy taki bardzo oldschoolowy sklep jeszcze spożywczy, który w ogóle się ostał. To jest dla mnie bardzo, to jest zagadka, bo takich rzeczy już jest bardzo mało. I to jest jeszcze taki, który ma taką wagę starą i tak dalej, że jeszcze się przenosisz po prostu w czasie, wchodząc do niego. Kiedyś w ogóle rynek był cało obrandowany w ogóle kebabami i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że w 2000 którymś roku wszedł taki zakaz, że muszą zdjąć te wszystkie świecidełka, neony i tak dalej, żeby po prostu rynek wyglądał jak rynek, a nie jak, no nie jak, kurczę... jakaś wielka przestrzeń reklamowa. Jak to Sokół mówi, na Ławkowej diodowa dyskoteka miga i odbija się w kawałkach szkła na glebie. Na Ławkowej. Właśnie, co do tematu Sokoła. Jak się grało? Bardzo dobrze. Ja bardzo z Wojtkiem się lubimy i bardzo go szanuję jako artystę. Jest naprawdę jednym z lepszych tekściarzy i też jest świetnym gościem, naprawdę. No i to wydarzenie było na wysokim poziomie. Wczoraj na przykład byłem na 50 Centie. Właśnie wczoraj. Wczoraj w Krakowie grał 50 Cent. Tak, i byliśmy tam. I powiem szczerze, że koncert Wojtka był lepszy. Naprawdę. Pomimo to, że wiadomo, 50 Cent ma takie hity, że czułem się po prostu jak w filmie, kiedy on zaczynał to. O, go shorty, it's your birthday. O, tak. No i takich ma co najmniej z 15. No i tylko wiadomo, te hip-hopowe amerykańskie koncerty polegają na tym, że oni grają tych numerów 60, każdy po 30 sekund, żeby po prostu było cały czas zmiana, żeby nie było... Taki swoisty medley. Tak, żeby nie było po prostu nudno. A ja to bym wolał posłuchać po prostu muzyki i no trochę inaczej, inne mam do tego podejście. Natomiast 50 jest nadal w takiej formie, że to jest... Serio? O Jezus, no. Koszulka to mu pękała na bitach. O, tu możemy usiąść, tu jest dym. To jest takie bardzo też fajne, ciekawe miejsce stare. Możemy sobie siąść tutaj z boku na przykład. Świetna aplikacja. Bardzo serdecznie polecam. Można sobie tak przesuwać tutaj obrazki. O, i trafić na przykład na takie coś. To jestem ja. Tutaj nam pokażę się. To ja jestem. Igor. I... Generalnie bardzo miło się korzysta. Tutaj jest zakładka szukaj, można znaleźć co się tam chce. Tutaj jest zakładka hot, to znaczy z angielskiego gorące. Moje bilety, czyli to jakie masz bilety, ty. I co, i profil. No i strona główna, BDS, IGO. I tak dalej, koncerty, festiwale, weekend. W tym tygodniu za darmo imprezy, rozrywka. Dla dzieci film, jutro, dziś. Polecam IGO.